Let's just go along. Nie macie? Już podaję. No, służę wojsku już 12 lat. Spędziłem 18 miesięcy w Iraku, ponad rok w Afganistanie tak samo. I akurat nauczyłem się mówić po polsku w Iraku. No, byłem wysłany na bazę w Chili, polską bazę w Chili, gdzie było około 2000 polskich żołnierzy i 10 Amerykanów. To tak zobaczyłem szansę się nauczyć mówić po polsku i dostałem pozwolenie od dowódca, żeby... Dla mnie to jest... bardzo dobra szansa chyba zobaczyć te części kraju, gdzie może normalnie bym nie zobaczył. Bardzo często jestem w Warszawie, albo w Krakowie, albo w Wrocławiu, ale zobaczyć taki teren polskiego kraju, gdzie może normalnie bym nie był. Nasza cała grupa tych Amerykanów, wszyscy pierwszy raz są w Polsce i jesteśmy dopiero tylko drugi dzień i już bardzo, bardzo dobrze odbierają, bardzo im się wszystko podoba. Spędziliśmy jeden dzień już w Warszawie i bardzo, no, bardzo miło było. Wyszliśmy na Stare Miasto i zobaczyli już kulturę i historię i wiesz, nie mamy nic takiego w Stanach, aż taką głęboką historię i już zrobiło na pewno wrażenie na nimi. Szczęść Boże. Jechałem tutaj na pielgrzymkę, żeby pójść swoją grupą, 5 osobami do Częstochowy i to duże wyzwanie, jak kapelan idzie już trzeci raz, są, którzy drugi raz idą, są, którzy pierwszy raz. Jest duże wyzwanie dla każdego i każdy niesie w sercu coś tam ważnego, żeby to było zanieść do Boga i to wszystko poświęcić. I każdy niesie sens w sercu swoich bliskich, swoją rodzinę, też swoją oddział wojskowy i tak i też może swoją parafię, duże rzeczy i to jest duże wyzwanie. Będziemy iść tę długą podróż i niech Wam Bóg daje tam szyły, żeby wszyscy przyszli do końca. Jestem też, niosę w swoim sercu swoich wojskowych, swojego pierwszego bataliona. Jestem też kapelanem wojskowym, którzy też w tym roku oni jadą do Afganistanu. My teraz też pracujemy nad tym i już wszystkie szkolenie i to trzeba o nich modlić się. Że najbardziej mi się podobało na poprzedniej pielgrzymce kontakt z ludźmi. To jest taka, jak już wcześniej wspomniałem, to jest taka niezwykła przygoda, że spotyka się ludzi, żołnierzy z różnych krajów. No, w tamtym roku szli z nami żołnierze z Niemiec, Litwy, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych. No i można powiedzieć, że ten kontakt z ludźmi to jest takie bardzo, bardzo fajne przeżycie. Bardzo napędza też właśnie do codziennego marszu w pielgrzymce. Przede wszystkim się podobało to, że mogę iść z synem. I taki kontakt. No bo w życiu takim codziennym no, czasu nie mamy dla siebie. A tutaj byliśmy 2 tygodnie bite ze sobą, prawda? No i mogliśmy porozmawiać o różnych sprawach. Tutaj oczywiście przeżycia duchowe, ale też takie relacje czysto ojcowsko-synowskie. Dlatego też no nawet bardziej teraz syn naciskał na to, żebyśmy w tej drugiej pielgrzymce, żeby drugi raz, żebyśmy poszli na pielgrzymkę. No i jesteśmy tutaj dlatego. Pragnę powitać Was, kochane siostry i bracia, każdego z Was i wszystkich razem. Przy ołtarzu Chrystusowym jesteśmy braćmi i siostrami i wyruszamy ku Jasnej Górze. Każdy z nas w swoim sercu, w swoich intencjach niesie tam
do Matki Bożej i tych intencje, którzy nas prosili, ale i swoje. Każda pielgrzymka przede wszystkim ma charakter religijny. Religijny to znaczy odniesienie do Pana Boga. Kiedy udajemy się z pielgrzymką, to również i przede wszystkim dlatego, że wiemy, że najważniejsze to być bogatym przed Bogiem. Papież Franciszek w czasie swoich 5 miesięcy pontyfikatu zdążył już powiedzieć przynajmniej 2 krótkie homilie, w których nawiązał do tej Ewangelii. W jednej mówił, że jeszcze nie widział, żeby ktoś miał jakieś przedmioty w kieszeniach, jak go chowają na cmentarzu, a w drugiej mówił, że też nie spotkano jeszcze takiego widoku, żeby za karawanem jechała ciężarówka z napisem przeprowadzka. Człowiek, który jest skoncentrowany tylko na gromadzeniu różnych dóbr, różnych spraw, który jest zabiegany wokół siebie, to człowiek, który jest niemądry, a Ewangelia nie boi się tego słowa, głupi. Słyszeliśmy też w drugim czytaniu o chciwości, która jest bałwochwalstwem, bo człowiek, który jest chciwy i zabiegany tylko wokół siebie, czci, wydaje mu się, że siebie, a ostatecznie bożki, które go opanowują. I dlatego tak ważne jest, żeby zostawić to wszystko, co nas ciągnie w dół, żeby zostawić to wszystko, co nas ciągnie gdzieś do tej głupoty, do tej iluzji, że sami sobie wystarczymy, i ruszyć w drogę. Niech ten czas pielgrzymowania będzie czasem oderwania się od tego, co słabe, i wzrastania w wierze. Niech będzie czasem przyodziania się, jak mówi święty Paweł, w nowy ubiór, w nowy mundur, chociaż nasz mundur polowy będzie z dnia na dzień może coraz bardziej taki, może nie brudny, ale zużyty. To ten mundur człowieka wewnętrznego będzie galowy i tam na Jasną Górę będziemy wchodzić z takim galowym, czystym sercem. Wraz z żołnierzami, a szczególnie tymi, którzy pełnią służbę w Leśnicy Wielkiej, czyli żołnierzami 1. Dywizjonu Lotniczego i 1. Batalionu Kawalerii Powietrznej, właśnie wyruszamy na pątniczy szlak na Jasną Górę. Z pewnością pielgrzymka kojarzy się zawsze z wielkim wysiłkiem, ale tak naprawdę to w postawie pokory, której uczy się żołnierz na pielgrzymce, można zobaczyć, jak niewiele człowiekowi potrzeba do szczęścia. Każdy gest radości, miłości drugiego człowieka, te wszystkie życzliwe sytuacje i życzliwi ludzie, którzy nas spotykają na drodze, uczą nas, jak wiele jest miłości wokół nas, i z pewnością żołnierz może wtedy zrozumieć, że warto jej służyć tym, którzy tak kochają. Po raz drugi wyruszam z żołnierzami na pielgrzymkę, natomiast już wcześniej w swojej diecezji, pochodzę z diecezji legnickiej, chodziłem tam na pielgrzymki, nawet 2-krotnie prowadziłem jedną z grup ze Złotoryi. Do Matki Najświętszej w swoim sercu niosę pewne osoby, które pragnę bardzo mocno modlić. Są to osoby, które potrzebują tej modlitwy i które mnie o tę modlitwę prosiły. A szczególne miejsce jeszcze w sercu to miejsce wypełnione przez tych żołnierzy, którzy pełnią aktualnie służbę w Afganistanie. Ksiądz podpułkownik Piotr Kowalczyk, który tam jest na misjach, często ze mną koresponduje i bardzo prosił o tą modlitwę. Obiecał również, że i nas będzie wspierał w swojej modlitwie wraz ze swoimi żołnierzami w kaplicy tam w Afganistanie.